Dasz radę? Dasz radę przebiec? Czy to się zamyka instant? Aha. Hej Siri. Hej Siri. Hej Siri. O kurwa, odbieraj mi to! Odbieraj mi to! Odbieraj mi to! Cześć, jak się macie, kochani, nazywam się Wesley i zapraszam was do Escape the Backroom z Przemkiem. Wracamy do Backroom. Zostało dodanych ile? 9 nowych poziomów? Dzisiaj pewnie wszystkich nie zrobimy, ale spróbujemy, może będą łatwe. Jeszcze masz Hypemana przy okazji w tle. Hypemana? Mój Hypeman zdycha obok, moron. Dzięki. Okej, okay. To ja jestem ready. Aha, bo ty cały czas jesteś ready. Jestem okay. Cały czas ready. Na pewno dobry serwer wybrałeś? Safe? Tak. A, safe znaczy się, dobra. No ale to teraz nie możemy powiedzieć, że gramy Five Nights at Freddy's w Backroomsie, bo już hype minął na Five Nights at Freddy's. I co teraz? Tak, teraz gramy w Poppy Playtime w Backroomsie. O. No nie, gdzie my jesteśmy znowu? Co to jest? Aha, to jest ten wybór tych leveli. Dobra, to pamiętasz, na którym byliśmy poziomie? Gdzieś na końcu. No nie można wiem, właśnie. Bo można otworzyć... Którym się otwierało? Pod F. Ej, właśnie. Ej, nie, tutaj nie, ja tutaj już nie wchodzę. To nie. W ogóle nam się to udało przejść? Tego, co widziałem ogólnie, bo obejrzałem sobie ten poziom, bo mówię, u nas się nic nie wydarzyło ciekawego na tym poziomie, nie? Na czym? Na którym poziomie? No tutaj, chodź do mnie. Tam, gdzie musieliśmy uciekać tutaj, do domu, tutaj. Kiedy było ciemno. Chodź. No tak, no tam, no nic się nie stało, ja też nic praktycznie nie widziałem. To było ale poczekaj. Tu. Five Nights at Freddy's. Wiesz, że widzowie mi napisali i już no. Kilka razy grozili mi, że jak mnie spotkają, to mi zrobią krzywdę. Ale... Przez grę? Tak, bo... No nie żartuję, no. Nie, ale wiedzieli, że jestem, trochę, wiesz, taki no... Mało spostrzegawczy, ale pamiętasz, że my tutaj dziś mamy ten taki specjalny pokój, nie? No tak, i tam w komputerach potem są opisane te backroomsy. Że one są opisane, to chodźmy, zobaczmy, co jest zapisane, żeby nie mieć wielkich głów, jak zwykle. Survival difficulty 0, brak zagrożenia, sanity danger 0, nie mamy żadnego ryzyka z naszym sanity. Najszybsza dobrze. Ucieczka z tego miejsca to 2163 sekundy. Nie wiem, czy to jest moja ucieczka, ale wątpię, bo ja w to jeszcze nie grałem. 2163 sekundy to jest więcej, to jest prawie godzina, pół godziny. No. 40 minut. Najszybsza. My to w 3 minuty przeszliśmy przecież. Ale co? No, ja z mówię tego o tym poziomie ruma. Z arcade'em. No. Nie przeszliśmy go. No. Aha, on się po prostu zakończył w trakcie. Gra się wtedy skończyła tak. W trakcie. My chcieliśmy do niego wejść, ale nie mogliśmy do niego wejść. Pamiętasz? Czaje, tak, tak, tak. Aha, czyli tak. Teraz musimy to przejść i od arcade roomów idziemy dalej. A masz tam coś tak. W folderach dalej, po prostu? Teoretycznie jakiś poziom 0,2, nie. Bo mam kolejne 4 poziomy tutaj, które są już tym kodem binarnym zapisane. I... Wow, wow. No i nie możemy nic zrobić więcej. Da, czyli dopiero po odkryciu pokoju będziemy tak. Wiedzieli, co to jest za pokój. Dobra. No i to pamiętam. Tu pamiętam, że weszliśmy, nie do końca tutaj. Skąd masz latarkę? Nie wiem, dostałem ją od razu, miałem w rękach. Bo ja nie zginąłem ostatnio. Ty jesteś chyba. Pogmatwany. No jo. Masz radio jedno. Masz, dam ci to, nie? Daj sobie. Znaj moje dobre serce. A powiedz mi. No? A po co mi to? No na wypadek, jakby chciał ci się pić. Woda kokosowa. Ej, to jest rarity. Halo, policja? Ale podobno tutaj nic... O Jezu. Tu podobno nic strasznego nie jest, nie? No nie wiem. Wiesz co, ale tam jednocześnie było napisane, że mało wiadomo o tym pomieszczeniu, o tych backroomsach. Więc wiesz, jak to może się wydarzyć. Ej, czy oni teraz. To usprawnili graficznie? Jakoś tak ładniej to wygląda, mi się wydaje. No, jak zobaczyli konkurencję, jak im wyrosła na polskim rynku, to pomyśleli sobie, że nie, no trzeba coś z tym zrobić. Tak. The code should be somewhere around here. Sorry, nie zaśmiałem się swojego żartu. Przepraszam. To nie był żart. Czyli musimy wypisać w windzie kodzik, który jest gdzieś... The code should be somewhere Czekaj, bo around ja nie here. Muszę zrozumieć zagadkę. No, kod powinien być gdzieś tu. Czy to chodzi o te high score'y tutaj? Może na arcade'ach? Bo wszystko jest... Nie, odliczanie 10. No właśnie, nie można na to też wejść. Kurczę, czemu na E jest wychylanie się? Wiem, wkurza to bardzo. No. 3-7-0. Tu jest no. 10 wszędzie, nie? No tu jest wszędzie 10, bo to jest continue, no. Dobra, to wpiszę 370.
To jest poziom 39, dobra, czyli 3, 7. Przemek nie ma zera. Nie ma zera. Na samym dole jest zera, ale chyba nie można go kliknąć. A, nie ma zera w ogóle. Zgaduję. A, czyli jednak dwucyfrowy. No, czyli co, 10? Ale nie ma zera. No właśnie, nie ma zera. Ty, poczekaj. A... Co to było? Co? Pijany. Dobra, jedynka też nie działa jak coś, czyli to musi być coś z przedziału 2 do 9. Skąd wiesz, że jedynka nie działa? Bo kliknąłem. Aha, działa. O, nieźle. Fajnie. To pisz wszystko od 11 do 99. Dawaj, coś trafisz. Ale wiesz co, my jesteśmy po prostu na piętrze 39, więc nie wpisać jednak 39, to się pomyliłem. 370. Czekaj, no kod musi być gdzieś tutaj. Kod jest trzycyfrowy. Trzycyfrowy jednak. Tak, trzycyfrowy, bo jak klikam pierwsze dwie cyfry, to jeszcze mam miejsce na trzecią, a pierwsze dwie na pewno nie są dobre, bo trzy razy pisałem czy tam ileś. Czekaj, the code should be somewhere around here. Pranking myself. Musimy gdzieś tutaj w pobliżu, jeszcze dadzą ci strzałkę, która pokazuje na windę, jakby tutaj gdzieś miał być ten kod. Nie, tu nie ma nic innego, bo wyszliśmy i tutaj tylko jeden korytarz prowadzi do tego. Nawet nie mogę pograć w grę. Ale ludzie, najszybsze przejście tego to jest 2000 ponad sekund, pamiętaj. Czyli jednak spędzimy tu 40 minut. Tiket! Patrz, tiket! O. 931! Jest napisane. 931. Ja wziąłem wszystkie, miałem nadzieję, że coś zagram w coś. Dobra, widzisz? Spróbujmy. Była za duża głowa dzisiaj. Co? Nie, jestem niezawodny. Czekaj, spróbuję to użyć gdzieś. Myślisz, że ci się uda? Bo tak... A, weź do ręki. Muszę gdzieś... Nie, znaczy, nie, pewnie nie ma to jest ten slotu. Kod, ale... A to wszystko jest na jakieś... Co? Próbowałeś wpisać? 9... Nie, jest... Nie wpisywałem, bo czekaj na mnie! Ty, no jeden nie działa! No działać musi! O! Ty! Co dzwoni? Bo, pa, teraz będzie. Jak to było? 9-3-1. 9-3-1. No. No mi nie działało jeden! No bo ja musiałem wcześniej coś Hello, wpisywać. Hello, welcome to the MEG Civilization. Our goal with this project is to create a safe and habitable living space for everyone. With private one-bedroom studios and advanced safety devices, you're sure to stay safe within the walls of the civilization. However, due to the nature of our environment, there are a few safety tips you should always follow to prevent unwanted dangers. The first tip is to always stay aware of no clipping, which is when someone may fall through a floor into a different, often more dangerous level. We've taken the time to mark these areas with yellow tape. Sometimes, authorized personnel may need to no-clip to other levels in order to fix power outages. When doing so, you have to always carry a flashlight and coś naprawiamy? Pay attention to the traffic light. Możliwe, że mamy jakieś zadanie. Ja myślałem, że po prostu staramy się nie umrzeć. Indicate that there's danger nearby and you should wait before entering. Nie widziałem takich świateł. The green light indicates that there's currently no danger nearby, but you should always be alert. Aha, nie musimy wiedzieć, nie musimy wiedzieć. Kipnąłem! Czy my tu byliśmy? Wiesz co, wygląda jak pierwszy level Backrooms? Ej, patrz, jest juice, to znaczy, że będziemy biegać. A jeżeli będziemy biegać, to znaczy, że coś nas będzie gonić. Myślałem, że to są trąbki z kosmicznych złomiarzy przez chwilę. Wiesz co, ja nie wiem, czy te bileciki zachowywać. Zostawię dwie. Zostawię dwa bileciki na wszelki wypadek. Jak ty zostawiasz dwa, to ja zostawiam zero. Tak na wszelki wypadek. Dobra. Wziąłeś juice i energy bara? Tak, ale... Pranking myself. Widzę, że mamy czerwone kropki. Cztery czerwone kropki na mapie i jedna na moim nosie. Dobra. Czyli tutaj, jak pójdziemy... No to żeś se pograł, Temek. No to pograłeś. No to zapraszam do mnie, zapraszam. Fajnie jest.
Właśnie mamy imprezę ponownie. O, straciliśmy jest to... wszystko. Cały mój Diamond Water właśnie został stracony. Czy ty wziąłeś wszystkie dwa puszki? Oddaj jeden puszek. Masz. To tak weź to radio, nie wiem czy się przyda, ale fajnie. Przyda się, bo my gadamy, wiesz, na odległość. Ty, poczekaj. Uwaga, inaczej. Poczekaj. A może przysprintnę? To nie działa jak coś. Tam masz jakiś diagram obok. The drzwi są zamknięte. Locked from below. Hop! Aha. Czy ty na... O, the clippage. Czyli my musimy jakoś tam wejść do tego. Na pewno. Albo będzie teleport w kiblu. Ej, a gdybym spróbował przebiec do tamtych drzwi, myślisz, żebym je złapał? Tak, tuliłbym ścianę. Złapię cię. Tule. No nie, dobra, on jest szybki. On złapał mnie od razu, jak tylko wrócił, zdążył cię zjeść. Nie, musielibyśmy mieć chyba z 5 osób, żeby tam przebiec, ale i tak one są zamknięte. On się śmieje. Dobra, jesteśmy bardzo... To jest A nie chcę mi się podnosić z ziemi. Jesteśmy niezmienni, czyli to można włączyć. Zielone tylko... to było do prędkości, dobra, nieważne. Bo chciałem się upewnić, czy zginę, jak to wypiję. Co zaraz. Tu jest? Smiley. They don't like the light. To nie jest chyba pytanie, smiley. Czy mamy na nich świecić? Ty, czy to jest jakiś... SCP? Nie wiem, czy mi się to podoba, wiesz? Gościu! O, tu... Mamy to. Tu jest safe. Tu jest bezpieczny, czyli... Hop, siup. Tutaj nie jest bezpiecznie, gościu. Wypierdzielaj mi stąd! To jest bezpieczne?! One kiedy nie to jest bezpieczne?! Światła. Dobra, tutaj też jest kolejny noclip. Noclip? Aha, i tutaj wracamy. Dobra, czyli jak się poczujemy zagrożeni, to możemy wrócić. Zobaczmy, co jest dalej. Bo to są te... Aha, do tego... Ej, to jest... Co? A, czyli musimy zejść, żeby odblokować te drzwi, tak? I pewnie musimy znaleźć takiego klipa, który nas przeprowadzi na drugą stronę. Żeby otworzyć kolejne drzwi. Są smart! Czyli teraz o, teraz jest czerwony i teraz... Czemu tu się światła zmieniły? Jest co pomarańczowy. Znaczy, jak się zmieniają? Nie, teraz jest zielony. Wiesz co, wydaje mi się, że mogą tam być potwory akurat w tym miejscu, kiedy przechodzimy, nie? Pa. To ja... No, tak, to... Nie patrz. Idziemy, chodź ze mną. Jak to nie patrz? Włączaj, ja przypilnuję drzwi. Wiesz co, my chyba po prostu otworzyliśmy te drzwi, które są zamknięte od drugiej strony. Mówisz, nic tu się nie włącza więcej? Musimy biec jak najszybciej, tak mi się wydaje. Do tego klipa, co widziałem wcześniej, wiesz? Zabił mnie Smile, kurczę, aha. Kurde. Ciebie też? Najgorzej, bo jak tutaj zginiesz... Aha, to co, ja otworzyłem? Zobacz, czy otworzyłem te drzwi, czy nie otworzyłem? No zobacz! No idę zobaczyć! Nie. No na pewno nie te. Ale kurde, zaś jakiś mądry poziom. Zaraz trzeba będzie się cofnąć, wydaje mi się, do głównego i zobaczyć. No. Bo wiesz, dlaczego to się świeciło? Już to odkryłem. Nie wiem. Bo tam był taki potwór, który się czasami za nas lubi podać. A tam był ten dziwak? Ten skinwalker, nie wiem, czy jakoś nazywał. Widziałem, że ktoś szedł, nie? Ktoś szedł. A, co jest jednoznaczne, dobra. Myślę, z tym, że mogło być niebezpiecznie. Ale słuchaj, otworzyłem te jedne drzwi. A nie widzę nic, co by się otworzyło, tak jakby nie miało to nawet najmniejszego sensu. A wydaje mi się, że ten pokój, w którym byliśmy, ogólnie ten cały świat, w którym byliśmy, był bliźniaczy. Tak, jest odwróconą po prostu wersją. Ja będę patrzył za ciebie, a ty idź przed siebie. No, dobra. Najważniejsze to jest znaleźć właśnie tą metodę ucieczki stąd. Może znajdź. Widzisz, To są te jedne drzwi. Tu są kible. Fascynujące. No. Coś włączyłeś sam toilet. Nie, nic nie włączyłem. Skibidi toilet. Aha. Skibidi nie, toilet. Mów skibidi toilet. Jesteśmy ze starzy na skibidi toilet. Skibidi dam jest... Skibidi dam dam bim dip. No i co? Skibidi dip. O! Zrobił to! Lekibel. No nie! Czyli trzeba tak otworzyć... Ile tam było drzwi? Trzy ogólnie? Ooooo, rozumiem.
Fajnie, no to ja pospektejtuję. Jak tam widzowie, jak się dobrze bawicie? Nie, ja nie będę całej roboty odwalał do ciebie. Odwalaj i tak umra znowu, no. Wskakuj, rymcym, wskakuj. Wskakuj. Very nice. Dobra, masz dwa slajmy, te smile. Uważaj go, uważaj. Byś umarł. Prawie byś umarł. Czyli jesteś moimi plecami teraz? Ta, plecy masz safe. Masz moje plecy, synu. Tu byłeś, dobra, tu byłeś, tak. Dobra, ale to ja mogę to wykorzystać później jako pomieszczenie, w którym się będę mógł schować ewentualnie, jeżeli będzie mnie goniła tamta męta. Uważaj! A ty masz latarkę w ogóle? No. To świeć! A, bo jestem bug znowu, gdzie nie widzę twojej latarki, prawda? A nie, widzę. Ty patrz lepiej za mnie, dobra? Dużo jest slajmów, kuźwa. Ja mi się wydaje, że tamte drzwi... Uważaj! Wow, dobrze. Pierwszym razem zamknąłem... O! Smile. Czy ja się tu rozłożyłem? To jestem ja, rozłożony. Ach. Za tobą idzie jeden. Mam dwa, dwa za tobą, Bo widziałem twój... wersję ciebie, która mniej mówi. Co ty gadasz? Dobra, ale to wiemy, co mamy zrobić, nie? A może checkpoint jest? Może jest checkpoint, stary? No, I want pink. Wziąłeś sobie almond water? Jeden wziąłem. Radia nie potrzebujemy, bo i tak gadamy tutaj. No tak, radio jest spędne nam. Dobra, jest, stary! Nasze jest śmierci się znaczy! Good. Czyli wchodzimy tutaj, przechodzimy przez ten mały korytarzyk. Dobra, powiedz mi, dlaczego tych drzwi nie da się otwierałem. Ja wciąż nic nie wiem. Bo to muszą być w takim razie drzwi tutaj? Kurde, czekaj, ale... mam katar. Ale wierzę w twój mózg. Dobra, ej, to chodź tutaj, skoczymy i tu powinny być drzwi. O te! Gdzieś ty poszedł. No, czekaj, bo patrzę właśnie, bo jedne drzwi są cały czas otwarte, wiesz? Fajnie, ale tam są zamknięte. Fajnie by było, jakbyśmy tamte teraz otworzyli, nie? Albo wiesz, co może być? Że te drzwi... To? Nie istnieją. Bo teraz tak, tutaj powinny być drzwi gdzieś. Albo spróbujmy otworzyć, jak najwięcej drzwi się da. Spierdzielaj! Woo! No nie, no żyjesz? Bo nie... Ja się sklipowałem z tam. Ale on drze się! Ja się sklipowałem z tam. Halo, sklipowałem się. Mam wracać do ciebie? Bo ja jestem bardzo spanikowany teraz. Możesz zejść i się... rozłożyć, jak chcesz. O, ewentualnie... Ej, te drzwi są... Czyli to te drzwi mam otwarte otworzył. Drzwi! Dobra. DBD masz teraz tutaj style. W jakim style? Aha. O. Co, mam F naciskać, czy co? Nie, lewy przycisk myszy. Aha, chyba. Udało się. Dobra, to teraz self-kill. Okej, zrobię to. Znaczy, postaram się znaleźć jakieś drzwi, ale... O, no. Żeby jednak ta śmierć miała sens, nie? Ja patrzę, gdzie jest tamten mosiek, ale jak już się, wiesz, zginie, to jest fajnie, bo... O, i dolo. A może ci uda całkiem to przejść? No to ja nic nie klikniesz, niestety. Dobra. Ile tam było drzwi pokazanych w ogóle? Cztery drzwi, mamy dwie pary drzwi z głowy. Dobra. Jak pójdziesz tutaj prosto i w lewo, to też powinny być drzwi. Właśnie te, które się zamknęły, dlatego tak aha. było. Aha, o Jezu, tu był. Ale tutaj są te znaki, czyli teoretycznie ty je... Tak, to zrobiłeś. Teoretycznie to jest zrobione, tak. No tak, no to w takim razie... No nie wiem, siedzę tu, dopóki mnie coś nie zabije po prostu i... Ale nie, to byś musiał tam te drzwi pójść zrobić, mi się wydaje. Żeby się kolejne pojawiły? Tak, bo myślę, że checkpoint się pojawia wtedy, kiedy te drzwi... Wow! Wow! Pojawia się właśnie wtedy, kiedy my te drzwi zaliczymy w jakiś sposób, nie? Dobra. Dobra. Czyli tutaj jest, tu już jest, te ze znakami. A jak tam było? Z beczkami jakaś tam, o, lipka. Te po prawej były otwarte, zobacz, czy zamknięte, bo nie pamiętam. Tu ci się nic nie będzie działo, spokojnie. Tak, to chyba te, nie? Tak. No i super. Oj, tu jest glitch od razu. To dziwne, to ciekawe, gdzie cię przeprowadzi. Tylko patrz na te światła, bo... Centralnie do tego pokoju. No. Czyli został nam już jeden pokój, nie? Ta. Także możesz to psuć. Tak? Duży, jeden duży czy... Duży łeza, duża głowa. Hi. O. O. Fajnie. A tutaj klipa niestety nie ma, nie? Patrzę plecy. Woo!
Było blisko, samoporem. Ale samoporem. Przyznam, że łeza. Wiesz co, jednak trochę tego, wiesz, trochę weteraństwa mam w sobie. No. Tak się mówi? Nie, było jednak pięć drzwi. Ale jedne otworzyłeś, tak. Nie? A, czyli dwie, dobrze, pięć drzwi. Dobrze, to teraz znajdźmy, a może to te były? No. Dobrze, rób. Nawet nie wziąłem ze sobą notarki. Nic ze sobą nie wziąłem. Idę po wszystko. Nie, a, no idź. No bo notarka ja jednak się trochę przyda. Mam zejść na dół i poszukać? Czy może znajdźmy tutaj na górze drzwi? Właśnie próbowałem tej taktyki, ale... Słaba pamięć? Dobra, to jest drzwi z toaletą. My potrzebujemy drzwi, które są po prawej stronie na samej górze. A, my pokój 02 mieliśmy opisany. Mieliśmy od razu do niego dostęp w opisie. Tak? Tylko ja go pomyliłem, wiesz co, z tym specjalnym poziomem, więc moja wina. Dobra, mam drzwi, które się nie otwierają i są w takim długim korytarzu na końcu jakby. No, tak jak mówiłem, gościu. Tak jak mówiłeś. Nie mogę przejść. Czemu? No bo tam jest potwór. O, już jest zielone. No to ja jestem też przy zielonym. Jak tak na oko, to może być gdzieś tu? Co ja mam w ręku? Mam drzwi. Znalazł się? Nie, to są drzwi z kibla. Widziała. Cholera jasna, a ja żem ten. Zrobił evacuation. Aaa. Czyli nie trzeba było całego filmu oglądać. Tutaj? Nie, bo tutaj za zakrętem żeśmy... O! Te już miałeś, nie? Tak. Czy ty umarłeś? Nie. A co? No nic, bo widziałeś. Stój! O, cześć. To ty, dobra. Dobra, czyli... Okej. Ale to jest jakby odzerowane, czyli będzie w długim korytarzu gdzieś? Idzie. Właśnie nie jestem pewny, czy to ma pełne odzerowanie. Tutaj są dziwne korytarze. Możliwe, że to. Uważaj, bo jest tutaj ten... Replikant. Ja się ewakuuję, nie mam mnie. Replikant, jaka nazwa? Siema, z tej strony replikant. I żółte jest u mnie, i zielone jest u mnie. Wróciłem. I zabił mnie Smile! To niezłe zielone, nie? No, musisz uważać, to wiesz, jest musisz... takie... zielone ograniczonego zaufania, bym powiedział. Takie zielone na trzypasmowej drodze. Gdzie jednak się lepiej obejrzeć, na jakie jest to zielone. Oj, zdecydowanie, tutaj cię zabił, widzę. Sneaky kliki. No nie mogę tych drzwi jednych zlokalizować nigdzie. Bo to może być odbicie lustrzane, to może być 1:1, tylko że na przykład chodzimy po suficie. A to w sumie to samo było. Tutaj są kible. Toalety. Tak? Nie, no ja musiałem do niego sam przyjść. Obraziłeś go i przyszedł do ciebie. Widzisz co żeś narobił? No nie chciałem! Kurczę, nie wiem w jaką stronę jest to rzeczywiście odwrócone. Ale masz rację, to musimy przejść z tej strony i tutaj. I wiesz? I wtedy tutaj i tam na koniec. I tam są te drzwi. Więc najlepiej wybrać sobie glitch najbliżej. Tych drzwi? Dokładnie. Tutaj. Tu jest ten długi korytarz i to chyba są te drzwi. Czyli do tych drzwi teoretycznie najbliższym glitchem jest ten glitch tutaj. Czyli masz latarki wokół? Dobra, lecimy. Siup. No i teraz tak. Kompletnie nie przypomina to tego miejsca, w którym jesteśmy, nie? Oj, tylko... biegnie za nami! Spierdzielaj. Przemek, ty mnie sabotowałeś. Maciek? On po zabiciu od razu jakby robi się kalm. No. Ej, Maciek. Bardzo kalm jest, ja ten prysznic przy okazji wezmę, więc. Bardzo kalm, ale to wiesz, to jest krótkotrwałe. Łatwo go wyprowadzić z równowagi. Nie no, kurczę, nie ma co się kontrać, nie? Cały czas, ja go widzę. O, podskoczył, nie? Taki szczęśliwy wiesz, jest. Wiesz, co mi to przypomina? No. Właśnie taki szczęśliwy podskok. Wiesz z czym? Z takim klaśnięciem nogami. Tak piętkami stuknął. A może mnie prowadzi tam? Może. Widziałeś? Agrywało się na niego nawet specjalnie. Bieg, zauważył cię. Gdzie? Masz batonika?
skibidi, toilet. Glisz po prawej! Aj, pominąłeś glisza. Tu masz ślepy zaułek, koniec gry. A! Mi się wydaje, że gościu, jak nic ma twój głos. Dlaczego tak powiedziałeś? Że jakiś głos, jak się przestraszysz, nie? Jeden do jeden, jakbym ciebie słyszał. Jesteś niemiły. Albo on nagrał, albo cię nagrał na początku naszej przygody w tą grę? Cholera, może, jak tego radia, może jak tego radia użyłem, nie wiem. Ale to byś nie krzyczał z radiem. Słyszysz takie wibracje? Tak, mnie cały to czas. Denerwuje, no, bo tak patrzę jakiś czas na telefon, mówię, no nie, no już mam dok tej wibracji, chodźmy dalej. Czyli dwie godziny, znaczy dwie godziny, godzinę ktoś tutaj najszybciej to przeszedł, no nie wierzę w to. Że to jest łatwe do speedrunowania. Teraz absolutnie w to wierzę. Dobra, jestem batona. On jestem batona. Bo widziałem, jak do ciebie zaczęło coś tam iść. O! To nie ty! To nie slime ja. Slime mnie zabił. Znaczy smile, nie slime. Ale on się, kurczę, obnoksias zrobił, obnoksias. Ej, czy to jest tu? Ja otworzyłem drzwi! Udało ci się? Ja! Jesteś koksiasty. Ej, możesz nawet umrzeć. Możesz umrzeć nawet, nie, bo to nie, będzie... Nie. Umrzyj. Nie chcę umierać. Nie warto. Przemku, ja nalegam. Zabij się. No nie teraz. No nie teraz. Nie te drzwi. Nie. One będą po drugiej stronie. No. W prawo. Nie, to jest lewo. No. Nie, o tu. Tak, prosto. Tu? Tak. No. Okłamałem cię, cofaj się. No, nie wierzę. A nie, dobrze. Dobrze. I tutaj, i pas dys i cały czas prosto. Jak w mordę strzelił. Tam? Tak, jak w mordę strzelił. To już tam dwa razy poszedł, nie? Już byś, no. Ale żeś nie. Very nice, dobra. A, to są te pokoje, które reklamowali. Co reklamowali? Tak? To był jakiś... Patrzcie, zrobiliśmy biurko. Ale asety. I co teraz? Musisz wracać. Teraz trzeba wrócić chyba, jak prąd jest do tego potwora. Trzeba będzie albo prądem, albo on się sam prądnie. Sam się prądnie, tak. Dobra, jak wrócić? Ten. No, musisz ten, tam, ten, to, nie? Uwaga! No i... Aaa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 a
Jezu! Bardzo ładnie zrobiłeś to beze mnie. Dobra, czy co tu się robi? A, patrz, no patrz, patrz! Wskazówka! Mamy instrukcję? Raz, dwa, cztery, sześć, czyli 3, 7, 5, 2. Jeżeli to jest to, o czym myślę. Ty, a co się stanie, jak tu zeskoczę? Ta muzyka idealnie pasuje, nie? Do tego, co zrobiłeś. Wiesz co? Zeskocz. Serio? No. Tam coś jest, tak? Mhm. Aha. Co tam jest? Opisz mi to. No... Korytarz. Śmierci. No nie chciałem, no umarłem na początku, no przecież nie ważne. Dobra, więc mi się wydaje... Aha, już wziąłeś coś. Tutaj wydaje jest, się, patrz, wziąć... patrz. Jo, zapomniałem o tej windzie. Patrz, trzy, patrz, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dwa. Jestem dumny z ciebie. Co to dało? Ale czy źle to zrobiłem? A teraz słyszałem faktyczną... A, otworzyły się. Ale jestem smart, ale ja mam mózg 300. Ty, słuchaj, kojarzysz te skamy, że ktoś tam ci wysyła na przykład... Nie no, to jest niemożliwe. Ktoś ci wysłał skam? Wiesz, ten z paczkomatami, nie? Że nie masz paczkę w paczkomacie. SMS-em no. Ci wysyłają. Oni się tak wycwanili, że paczka... Że pukają ci do drzwi. Że paczka jest na twój adres, nie? I podają adres dokładny. Co ty gadasz? A ty nic nie zamawiałeś. Nic nie zamawiałem, nie? Ale powiedz, gadaliśmy teraz chwilę. Posłuchują telefony znowu. Czyli telefony przekazują z kamerą? Takie informacje, myślisz? Że ja gadam o paczce i nagle info o paczce? Gdzie ty jesteś? Aha. No... Nie, w wiesz, ten real-time marketing działa aż tak? Real-time... Chłopie! Keep clear. Aha, bo tutaj... A, poczekaj. Bo to jest po prostu kolejny poziom, dobra. Dobrze. A latarkę? Po co latarkę? Czuję...
Jak to po co mi latarka? No latarka mi się wydaje, to jest essential. Dobra, bo tutaj trzeba wyjść. No nie. No czy ty umrzesz teraz? Nie wiem. Poczekaj. A, follow the blue light. A ty żeś pod czerwone światło wstanął. No to zejdź. Zobacz, czy coś się stanie. Muszę ważyć 350 funtów. To będzie jakieś 200... coś kilogramów? Czy jeszcze... O, tam! Czyli potrzeba nas dwóch? Nie. To ile to jest? Halo, ile to jest? 350 funtów. Dasz radę? Dasz radę przebiec? Czy to się zamyka instant? Aha. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. O kurwa, odbieraj mi to! Odbieraj mi to! Odbieraj mi to! Oj. Dzięki za otwarcie! No super. A żeś otworzył? A, to jest ten Endless Run! Jaka muzyka, co jest? Ty właśnie mówię, nie? Taka mocna muzyka teraz leciała, ale my jesteśmy naprawdę mądrzy, nie? Wow. Teraz ty idziesz naciskać. Dobra. Na wajchę. Idę, ale ważysz na pewno 350 funtów. I te drzwi się otworzą, mówisz, tak? No. Dobra. A coś tam nacisnąłeś? Tam jest wajcha, tak. I od razu jak się zmieni na zielone, wracaj się. Bo od razu nie wyłączaj mi tego, dobra? Czekaj, co dawało speed? Czekaj. Speed dawało to? Temporary stamina speed... boost. No, dobra. Button dawał staminę. I skąd to wyszło? Z końca korytarza. Czekaj, ja teraz robię trik. Oj, nie widzę tego, nie widzę tego. To będzie straszne. Ja robię trik. O nie, będziemy się blokować. Zjadłeś już? Nie jeszcze. Zjem jak się zobaczę. Jedz już, gość, co ty to? Dawaj, dawaj. Jestem o nie! No gdzie? Czy ty zszedłeś z tego? Tak, dawaj. Biegnij, 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 biegnij. Ja mam temporary speed boosta, jestem trochę szybszy. Jem baton. Zapało mnie. Jak to cię złapało? Jedz, jedz. Znaczy jedź, nie biegnij. Zjem. Stary. Czy jestem tu bezpieczny? Ale... już? Nie możesz otworzyć drzwi z wyjściem? Nie. Wszystko jest closed. A nieważne. No. Ty dalej biegniesz. Powiem ci, czy będzie za tobą, czy nie. Nie. Bo to jest po drugiej stronie! No proszę cię! Aha. Aha, ktoś mi szepnął w prawe ucho. Wiesz co, bo tam... Nie wiem, czy widziałeś. Aha. Jesteś? No niezły. Jesteś. Checkpoint. Super checkpoint. Super checkpoint bez niczego? Gościu. Coś ty zebrał. O, to te drzwi! Lecisz pierwszy. Dawaj! Dawaj! Jeszcze! Dawaj! Odbieraj! Niebieskie światło! Nie widziałem nigdzie niebieskiego światła. Kurwa, złapał mnie! Dobrze, 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 dobrze. Przynajmniej zwolnił. Jest za tobą. Aj. Tam jak spadłeś, to od razu na lewą stronę było. Tam jak cię złapał, to od razu na lewą stronę. Co ja mam zrobić? Ja nic ci nie pomogę. Co na lewą stronę? Aha, tam. Ale kurwa gówno. Ja ginę. Masz czas? Bo to tak naprawdę albo przejść ten poziom od początku do końca. Mam juice. Ale się kurwa gubię! Odwróć się! No nie mogłem otworzyć, widziałeś to? Ale o co chodzi z tymi drzwiami, stary? Bo ja na jakieś dziury przeskoczyłem. No też. Dobra, teraz ty robisz piłą. Nie, bo ja się boję. Dobra. W swoim czasie. No. Lecimy. Biegnie.
Poszło lepiej. Tu jest dziura, widzisz? Tu jest dziura. Widzę, widzę. Skacz. Kurwa. Co? Nie! Coś ty zrobił? Czemu biegłeś w złą stronę? A w którą miałem biec? Tam, jak, tam jest taki zakręt na twoją lewo, po twojej lewej stronie, jakby na twoim lewym ramieniu. Jakoś szybciej to otworzyłem. Tak, trochę. No, dobra, lecimy. Jest, jest. I dziura w lewo. Wow, trzeba się ja tego na pamięć nauczyć. Nie wiem, czy nie musimy razem skoczyć do tej dziury. Może. O, tu kurwa kompletnie coś innego teraz jest. No właśnie, jestem aż zdziwiony lekko. Jakby cię zjadło, to i powiedz, bo jestem na przodzie. No wiem. Jeszcze mi się stamina nie skończyła, dziwo. Smile! Wiesz, że to gówno się zamknęło przed moimi oczyma? Zamknęły mi się drzwi przed oczyma niebieskie. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Czy trzeba spamić? Ja już też powoli zaczynam wątpić w to wszystko. Dawaj, lecimy. Aha. Najgorsze jest to, że nie mamy tego speeda. Dawaj, dawaj, biegnij, 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 biegnij. No nie mamy speeda niestety, no. O Jezu. No mnie już dopadło, wiesz, bo zdaje się przyblokować. Fuck! Najgorsze to, że on się resetuje później, nie wiem, nawet jak ja zginę, to nie ma znaczenia dla ciebie. A ja mam miał ekran, yo! Pum, 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 no patrz! Pom, 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 pom. Jest! Trochę się wyprzedziłem. Dobra, leć przede mną, no. Ja już to znam prawie na pamięć, nie? Te pierwsze otwierane drzwi. Tak. I trzeba te szafki naokoło. Tam później. Tak. Lewo. Źle pobiegłem, kuźwa. Tak to źle? Ale... Nie, żyję, ale... Nie da się niestety skoczyć tych barierek, nie? Nie, no... Follow the blue light, a tutaj wszystko co blue light to jest złe. To olewaj teraz to niebieskie, olewaj, biegniemy dalej. Tak, 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 tak robię właśnie. Pobiegłem w prawo. Nie, tam jest smile. A ja w lewo. Mam checkpoint, mam checkpoint. Luzik, o, mam checkpoint, kurde. Się. Ja pobiegłem zły korytarz, ale żyję. O, kolejne backroomsy przed nami, gościu, wiesz? Ja tak już to... Ale ja przeżyliśmy tak się, to! Przetrwaliśmy to! Przeżyliśmy to. Dobra, to kończymy, nie? Kończymy to, tak. Ja myślę, że tak. Najlepiej byłoby właśnie cofnąć się i tak do kolejnego odcinka, do tunelu, żebyśmy się dowiedzieli, co kolejne poziomy mają nam do zaoferowania. Ale przede wszystkim chciałem zobaczyć, czy... To jest to, czy myślę, tak. To jest to, tutaj, czy myślałem. patrz, fajnie, żeśmy to zrobili, bo tutaj masz tak zwane wyjście. Jo, czyli jest wyjście, czyli widzimy się już w kolejnym odcinku z widzami. Tak. Od nas to tyle, kochani, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, klikajcie łapkę w górę, nie zapomnijcie sprawdzić perspektywy Przemka i co, widzimy się w kolejnym odcinku w Backrooms. Oczywiście, Backrooms. Bye, bye. Backrooms.